Ja się z nimi witam, tak jak zwykle, bo ich A mam. ja pana tu gdzieś w telefonie ostatnio chyba miałem. Nieprawda! To wcale nie jest przegląd pompy ciepła, kolejnego tick-upa, kolejny dom stary modernizowany. To wcale tak nie jest. Kochani, nie wiem, czy poznajecie tą instalację, która jest za mną, ale ja znowu wam chcę sprzedać pompę ciepła i powiedzieć, że pompy ciepła są najlepsze. Dlatego przyjechałem na przegląd pompy ciepła do klienta. Troszeczkę go tutaj wykorzystamy. Pani klient, proszę nie uciekać. Proszę powiedzieć, jaki to jest budynek, mniej więcej jaki metraż ogrzewany? 150, stara budowla, z tym, że ocieplona. Ile ocieplenia? 10 centymetrów wełny mineralnej. Ile jest ocieplenia na dachu? Dużo, ale nie powiem ile. Ale czego w ogóle? Wełna, wełna. Czyli wełna. A dużo to znaczy 20 centymetrów? Podejrzewam, że gdzieś 15. Czyli mało. No, No mało można powiedzieć, bo nie wiem, raczej standard. chociaż wie pan, jak patrzę na okno dachowe i podbitkę tą Czyli rozumiem, połaź, która wschodnią, jest, która mogła to być jest gdzieś o ocieplona. tyle w Była sumie. ocieplona. No. Czyli od 15 do 30 Centymetrów. centymetrów wełny, więc taki mamy. Jeżeli chodzi o podłogę parteru, jest w ogóle czymkolwiek ocieplona, czy nie? To co Czyli. pod panelem. Aha, czyli tyle co pod panelem, czyli nie mamy żadnego ocieplenia. Tutaj budynek jest wymurowany z czego? Pewnie fundament z kamienia, To a znaczy, reszta z tak, cegły, czy? cegły i pustak. Cegła, pustak. Więc Sposobem gospodarczym, jak typowy ktoś miks, tak? pamięta. Kochani, jeżeli chodzi o temperaturę, bo to też prosicie, żeby pytać, jaka temperatura mniej więcej jest tutaj w domu przez okres, jak jest załączone ogrzewanie i czy ta temperatura jest utrzymywana stała, bo mamy tutaj sterowanie przez krzywą grzewczą. Jaka jest? Ile stopni mniej więcej? 21, 21,5 na przykład, ale no 22 to w porywach. Kochani, mamy tutaj do czynienia w 100% z instalacją, która jest instalacją grzejnikową. My tutaj robiliśmy tak naprawdę tylko instalację freonową. Kolega wykonywał tutaj instalację hydrauliczną. Jest tutaj bufor, do bufora jest rzucana woda równolegle przez pompę i tą pompką, którą widzicie za mną, jest ona wyrzucana na instalację. Instalacja jest stara, wiekowa, Stara, duże, grube rury pięćdziesiątki stalowe. można, Plus do tego główne, grzejniki. I grzejniki grzejniki też są żeliwne, stare, tak? tak. Z Stare. tym, że czyste w środku, nie ma jakiejś takiej korozji. Zaraz pójdziemy z białą rękawiczką i zobaczymy, czy są czyste, czy nie są czyste. A na powierzchni. Nie no, kochani, jeżeli chodzi odnośnie separator, który tutaj mamy. Składką magnetyczną robiłem przed chwilą przegląd. Generalnie jakiegoś syfu tutaj nie mamy. Jest to któryś z kolei przegląd już robiony i co roku mniej więcej wygląda to tak samo, więc tragedii, że tak powiem, nie. Jeżeli chodzi o odnośnie tego budynku, w ogóle, to jest bardzo dobre pytanie. Czy jeszcze raz założyłby pan pompę ciepła i czy są tutaj panele fotowoltaiczne? Tak, z tym, że panele bym o większej mocy zamontował wtedy. Ale to tak było rozumiane na panele, a nie na Nie, pompę. były panele najpierw, a potem pompa. Czy jeszcze raz zamontowałby pan pompę ciepła? Tak, Dlaczego? bo jest wygodna. I jeżeli chodzi o zużycie energii, to praktycznie opłacalność taka, jak miałem tu taki ładny piecyk węglowy, jest lepsza opłacalność niż przy tym piecyku. Dalej przy tych cenach energii? Tych teraz nie wiem. Ale Powiedzmy do rozumiem. podwyżek. Okej, zakładając, że jest instalacja stara na starych zasadach fotowoltaiki, bo tak tutaj jest. Instalacja ile kilowatopików tutaj była? No 7, około 7 tysięcy. To znaczy 7 kilowat do pików. Dobrze, 7 kW, mamy pompę ciepła 9, parametry budynku mniej więcej znacie. Pytanie, ile rocznie trzeba dopłacać do tego interesu i czy wszystko w domu jest na prąd? O. Właściwie tak. Jest kuchnia też indukcyjna, czy nie? Nie, nie, tam jest Jest gazowy, akurat piecyk. piecyk gazowy, płyta gazowa jest I tylko. ile rocznie teraz trzeba, powiedzmy w tym roku, po sezonie grzewczym, jak za rok mniej więcej to się kształtuje? Rachunek. Ile trzeba dopłacać?
tej chwili. Bo rozumiem, że dopłata jakaś nie jest. Nie mamy jeszcze, bo my w październiku się rozliczamy. Roczne rozliczenie mamy w październiku. Dobra, no to w tamtym roku mniej więcej jak to się... Czy to jest 1000 zł, to jest 2000 zł, czy 4000 zł trzeba dopłacać? A mieszkają tutaj dwie osoby. O. Moment, ja zaraz przyniosę. Nie trzeba! Nie. Laboratorium prawie mamy tutaj, kochani. Spokojnie, zaraz. Dobrze, to tego się dowiecie w następnym odcinku, to znaczy za chwilę. Ja teraz przechodzę do sterownika. Przyszłem, albo przyszedłem, jakoś tak to się mówi. Był tryb cichy włączony na jedynkę i ogólnie mam tutaj zużycie ATCAP-a, jest ciężko zmusić do tego, żeby pracował na grzałkach, więc już tutaj z klientem rozmawiałem, że jak najbardziej włączę mu nawet tryb cichy na trójkę. Zoptymalizowało to ilość włączeń w stosunku do poprzedniego okresu grzewczego, więc jak najbardziej na plus, ale jeżeli chodzi odnośnie potem klient nie wyłączył tego już w okresie grzewczym i brakowało trochę mocy, bo musiała się pompa wspomagać grzałką. Załączyliśmy dodatkowo harmonogram, żeby tutaj przy produkcji przez fotowoltaikę energii od 13 do 14 mogła grzać się woda. Robimy próbę. Też zmiany, które tutaj dokonałem, to jest zmniejszenie temperatury wody, ponieważ przedtem widzicie było 47, a teraz jest zezwolenie pracy pompy wedle tego harmonogramu na ogrzewanie. Popatrzcie, jak nisko jest tutaj czujnik temperatury, gdzieś mniej więcej 1/3 zbiornika od dołu. Było 47, daliśmy 43, czyli na górze zasobnika pewnie będzie temperaturka w granicach 45, 40, nawet 7 myślę stopni. No tu jest termometr. I teraz jest ile? 45. No, 45 jest. Pytanie, czy ten termometr analogowy na górze pokazuje prawdę jeszcze. Ale z reguły, z doświadczenia to tak wygląda, że to jest od 5 do 10 stopni wyżej niż pokazuje nam pompa, jeżeli ten czujnik jest na 1/3 wysokości. Dobra, lecimy sobie do sprawdzania systemu, bo tutaj zbyt duże, że tak powiem, rozgadanie nastąpiło. A ludzie chcą konkretów, mięsa! Ma pani już dane wszystkie? Ma. I jak to wychodzi, jeżeli chodzi odnośnie ten rachunek? Ile trzeba dopłacać rocznie? To znaczy ten... Bo są pewnie dwa, ta prognoza jesienna, tak? I prognoza wiosenna, tak? Myślę, że pod koniec. A my lecimy sobie. Historia błędów gdzieś tam na początku. Sprężareczka, większa ilość włączeń minimalnie niż czasu działania. Poprawiło nam się to, bo sprawdzaliśmy z poprzednim protokołem. Mam gdzieś około 3000 mniej włączeń w stosunku do okresu analogicznego, więc idzie to, że tak powiem, na plus. A tutaj mamy całą historię, że tak powiem, od początku życia pompy, więc myślę, że w przyszłym roku już będzie większa ilość godzin czasu działania w stosunku do ilości włączeń, wyłączeń. Szczególnie z tą nastawą też temperatury wody i harmonogramu ogólnie odnośnie wody. Widzicie 7 godzin udziału grzałki na centralne ogrzewanie, 0 na ciepłą wodę użytkową. Pobór energii, lecimy. Podlicznika jakiegoś dodatkowego nie mamy tutaj, tak? Odnośnie nie, tylko to co na pompie. Więc całkowity pobór energii to jest 5500 kWh. Jeżeli chodzi o ogrzewanie, 4200. Jeżeli chodzi odnośnie chłodzenia, nie mamy i ciepła woda wygląda tak. Szybciutko produkcja energii, też lecimy rok, ciach, przełączamy i całkowita taka na ogrzewanie, na chłodzenie i na ogrzewanie ciepłej wody użytkowej. Lecimy sobie dalej do copów i tutaj groza. Całkowity cop, jeżeli chodzi o bieżący miesiąc, 2,8. Całkowity COP, jeżeli chodzi odnośnie całego roku, mamy 3,3. Nisko, można powiedzieć. 3,6, jeżeli chodzi o grzanie, więc można powiedzieć, że przy podwyższonych temperaturach, bo tutaj mamy, za chwilę wam pokażę krzywą grzewczą, 4,7 przy minus 20 i klient mówi, że raczej tego nie rusza, jeżeli już nie poprawia jej w górę ani w dół. Powiedzmy akceptowalne, mogłoby być lepiej, na pewno byłoby lepiej, jeżeli grzejniki byłyby na niższą temperaturę dostosowane. 0, jeżeli chodzi o odnośnie chłodzenia
I 2-3 w skali rocznej można powiedzieć naprawdę mało, jeżeli chodzi o odnośnie grzania ciepłej wody użytkowej. Ciepła woda użytkowa niestety była tutaj grzana do dość wysokiej temperatury. Myślę, że to jest po prostu efektem tego. Zobaczymy, jak to się będzie zachowywało za rok, jeżeli będzie mi dane tutaj przybyć, tak, i zobaczymy, czy ten wskaźnik nam się poprawił. Tak to, kochani, wygląda, jeżeli chodzi o najbardziej interesujące Was rzeczy. Wejdźmy sobie jeszcze w ustawienia instalatora, że chcemy zepsuć pompę, działanie, grzanie, nastawa temperatury zasilania i krzywa kompensacji, żeby nie był gołosłowny. Popatrzcie, tak to wygląda: 47 przy minus 15, 35 przy plus 15. I tyle, kochani. Nie wiem, czy chcemy im coś jeszcze dodać, że są łobuzy? Albo powiedzieć coś innego? Wiemy już, jak mniej więcej, to znaczy, ile to wyszło? Tak. Za okres wejścia, to jest wtedy pompa była, to znaczy fotowoltaika była w sierpniu zainstalowana. No to było, jeszcze nie było pompy. To było 1000 zł. Czyli 1000 zł było dopłaty, jak nie było pompy? Nie dopłaty, zapłaty. Za cały ten okres taki od... No dobra, a jak była pompa? To ludzi interesuje, mięso tylko. Z pompą pierwszy okres rozliczeniowy to było 4088. Okay. To takie roczne przychodzą. A za ubiegły rok rozliczenie, które przyszło, to wyszło 2400. Ale to jest fotowoltaika na starych czy na nowych zasadach? Na starych. To powiem szczerze, i tak te zużycia są dość duże i dopłaty są dość duże. Pytanie, ile jest zużycia w ogóle przez dom, tak? No. Jest trochę, bo mówię, ja mam taki podgrzewacz trzyfazowy, przepływowy. Właśnie, to jest w ogóle hit. To 18 kW. Nie ma, może, znaczy, bo mamy tutaj, mamy tutaj bojler, który widzieliście, 200-litrowy zasobnik na ciepłą wodę użytkową. I ta ciepła woda użytkowa jest dostarczana do kuchni i ta ciepła woda użytkowa jest dostarczana do łazienki. Do łazienki, w której mamy prysznic i tak dalej. Ale tutaj też jest prysznic. Tu jest żony, a tam jest moja. Czyli trzeba się kąpać wspólnie najlepiej. Wtedy jest dwa razy mniej wody puszczone. I w tym miejscu, z którego jest dystrybucja ciepłej wody z podgrzanej przez pompę ciepła. I kochani, tutaj rozwikłaliśmy właśnie zagadkę. Nieważne te wszystkie rachunki, nieważne te wszystkie dopłaty, ważne, żeby się kochać. Zawsze, wszędzie, więc kochajcie mnie, dajcie łapki w górę i napiszcie w komentarzach, co wy o tym sądzicie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!